Moim najgorętszym życzeniem było powstanie Instytutu Radowego w Warszawie. W niedzielę przyjechałam do stolicy, by wykonać jego uroczystego otwarcia. Byłam witana jak królowa. W uroczystości uczestniczyli urzędnicy państwowi z prezydentem Ignacym Mościckim na czele oraz dyrektorem Instytutu Franciszkiem Łukaszczykiem. W dniu, w którym witamy powstanie Instytutu Radowego, miło mi wyrazić wdzięczność wszystkim tym, których dobra wola, sympatia i poświęcenia pozwoliły działa tego dokonać, mimo trudnych warunków, w jakich się ono rozwija. Jedną z najstraszliwszych chorób gnębiących ludzkość jest rak. Dopiero odkrycie radu dało lekarzom skuteczną broń. Bezcenny dar kobiet amerykańskich, 1 gram radu, rozdzielony w ampułkach i betonowych igiełkach, przekazałam mojej siostrze Bronisławie Dłuskiej, która w Polsce koordynowała budowę instytutu. Przed Instytutem Radowym posadziłam panankowe drzewko, które będzie tam rosło przez kolejne kilkadziesiąt lat.